Ready. 3, 2, 1. Tar. No to co? Nagrywamy? Okej. Okay, o edukacji. Na no poważnie? Nie no, co ty po naszemu? Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Radio Belfer. Na wyjeździe. Maciej Danieluk. Dawid Łasiński. A za nami przepiękne okolice Cypru, w których mamy okazję się spotkać i trochę do was opowiadać. Tak. Oczywiście w sztankach mamy oranżadę. Dla tych wszystkich, którzy. Oglądają nas na wideo, a dla tych, którzy słuchają podcastu, polecamy obejrzeć wideo, jeśli chcecie zobaczyć ładne widoki, chociaż jest już ciemno. Dokładnie. W jaki dzisiaj temat? Szkoła przyszłości. No właśnie. Macie... Wziął się stąd, ja już powiem skąd się wziął, okay. wziął się po prostu stąd, że słuchajcie, wierzcie albo nie, ja już powoli zaczynam myśleć o czymś, co czeka każdego nauczyciela, czyli powoli o emeryturze. Trzynastka? A, nie, trzynastka, trzynastka to wiesz, trzynastka to na to koncie i, i właśnie ta trzynastka, wiesz, już jest rozdysponowana. Okej. Okay. Ale gdzieś tam coraz bliżej do emerytury, a nawet jeżeli nie chodzi o kwestie emerytury, to chodzi o kwestie związane z tym, jaka ma być szkoła. Dość dużo już widzieliśmy, pracujemy już po kilkanaście lat. Prawda. Widzieliśmy, jak to się kończyła epoka kredy, jak to Ola Pezda napisała dawno, dawno temu. No ja Czy skończy... skończyła się ta epoka kredy? Nie. nie, niestety jeszcze nie, niestety, niestety jeszcze nie. Może kredy się skończyły, ale jeszcze nie pisaków, nie markerów. No. My jesteśmy obydwoje bardzo mocno technologiczni. Także też mamy jakieś pojęcie na to, jak ta technologia wygląda, dokąd idzie, w jakim kierunku zmierza, ale jak będzie wyglądała ta szkoła tuż przed emeryturą? Kiedy powiemy sobie dość? Kiedy ja powiem sobie dość, bo stwierdzę, że już nie rozumiem dzieciaków, nie wiem o co im chodzi, mhm. nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać, to jest coraz cięższe, tak mi się wydaje, dzisiaj. Coraz bardziej obserwujemy, że te dzieciaki są zniechęcone, że to 45 minut to czasami jest nawet jak w serialu dla nich po prostu za długo, że może nie wiem, 15 minut, może 30 minut, a może właśnie technologicznie, bo są takie wynalazki jak szkoła w chmurze, są już szkoły, które próbują wprowadzać projekty, zmieniać coś w wygląd. Ewa Radanowicz, która działa od bardzo długo, tak, Jakub Tylman, który maluje tą swoją szkołę na różne różne kolory, są różni eksperci, którzy nam mówią, w książkach opisują, jak ta szkoła ma wyglądać. A jak to wygląda naszym zdaniem? Praktyków za... stojących przy tablicy. Dokładnie. Stojących... Stoisz przy tablicy tak czy jest. siedzisz? No, jak... Przede wszystkim. Yy, chodzę chodzę. Czyli biegasz. E, tak. Jestem biegający. Jakby lubię, lubię, żeby mi to dawało energii. Nie wiem do końca, czy jestem w stanie sobie wyobrazić szkołę pozbawioną wpływu cyfrowego, bo wiem, że jest taki trend teraz wielu ludzi. To myślę, że ten, inaczej. Nie mówię teraz tego w imieniu mnie jako freaka technologii cyfrowych, bo uważam, że one są narzędziem do prowadzenia pełny, pełniejszych doświadczeń edukacyjnych. Ja to tak sobie nazywam. Tak, tylko też e, No. powiem Ci w ten sposób, skąd się, żeby była jasność, skąd się bierze to, że ta technologia jest wycofywana. Dość tak przyjęliśmy, mam wrażenie, o w Szwecji wycofują podręczniki cyfrowe. Badania, no Pisa, telefony, badania PISA, które mówią, że przez to, że jest ta technologia cyfrowa, a podręczniki cyfrowe, mhm. to gorsze wyniki uzyskują. Czy stąd to się bierze? Czy dziecko, że tak powiem, wyjęte z tego cyfrowego świata, włożone na 8 godzin do szkoły? Uwaga, jedna trzecia ich czasu mhm. bez technologii. Mhm. To będzie złotą rybką, którą wyjmiemy z akwarium i postawimy gdzieś obok. Mhm. Także to mądre użytkowanie technologii, raczej nie jest chyba złe i z tym się tak, należy liczyć. Tak, ja myślę, że szkoła powinna tego uczyć właśnie, nie? Jakby to jest to czego doświadczyliśmy w czasie pandemii, tworząc różnego rodzaju systemy zdalnego nauczania, zdalnej edukacji, gdzie każdy uczeń miał założone konto. Wiem, że ty u siebie w szkole bardzo tak, mocno o to dbałeś tak, i dbałeś przed tak. pandemią i będziesz dbał teraz. Bardzo mnie to mocno boli, że wiele szkół no, się wycofało Właśnie. Z tego. A ja sobie myślę z perspektywy miejsca w Europie, czy też na świecie, w którym żyjemy, to jednak jest Polska. Polska jest uznawana za kraj startupowców, czyli też ludzi, którzy myślą postępowo, a co oznacza, że my musimy też jakby przygotować ucznia przyszłego tak pracownika do tego, żeby był przystosowany do rynku pracy, czyli żeby umiał obsługiwać kole, żeby jednak umiał obsługiwać się tą cyfrową technologią. Mało tego, tego cyfrowego też no. powinniśmy uczyć, czyli tak jak na przykład uciekali przed kamerkami w czasie pandemii, przed włączaniem kamerek, to powinno być w zasadzie teraz trochę zmienione, żebyśmy, powinni, żebyśmy tego wymagali, ale ja jednak Zaryzykuje spojrzenie na te, bo wiesz, my, możemy, my teraz sobie rozmawiamy o tym, jak jest, jakbyśmy chcieli, żeby było za dwa czy 3 lata, ale spójrzmy no, jednak, no bo tak mała się no 15. 15 lat, nie? I teraz tak, powiedziałeś bardzo ważną rzecz: czy lekcja będzie trwała 45 minut? No to już bardzo jest ciężko wyczuć. Ja powiem szczerze i uczciwie, na przykład, jeżeli patrzę na informatykę na dzisiaj. E, już nie chodzi o kwestie podstaw programowych, co w nich jest, a czego w nich nie ma. Uważam, że ta podstawa programowa która jest informatyki, mm -hmm. to i tak i tak bardzo mocno się różni od tego, co jest dzieciakom potrzebne. Bardziej bym widział, zresztą w ogóle e, gdzieś, nie wiem, Francja, nie Francja, e, nie ma czegoś takiego jak informatyka w szkole. Bardzo bym chciał, żeby była edukacja medialna, bardzo bym chciał, żeby była lekcja cyfrowa, cyfrowa, nie wiem, e, jeżeli już miałaby zostać informatyka, mm -hmm. to żeby ona odbywała się w ten sposób, w który ja próbuję już troszeczkę robić to teraz, tak? Czyli bardziej brać z programów, z podstawy programowej tego, co robią inni przedmiotowcy na przykład i pokazywać cyfrowe narzędzia, które są w stanie pomóc dzieciakom. I to jest, że tak powiem, mam wrażenie, przynajmniej w informatyce, tutaj się czuję w miarę, powiedzmy, chociaż mm -hmm. zorientowany, to wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym powinien iść, bo dzieciaki, no, patrząc na przerwach, tak? TikToki nie TikToki, gry, przeglądanie YouTube'a, ale jeżeli chodzi o kwestie zastosowania narzędzi, no to już jest tutaj różnie. Czasami jest naprawdę bardzo ciężko, tak? Mówimy o programowaniu, ale ja z kolei mam dzieciaki, które na przykład, jeżeli chodzi o kwestie programowania, mhm. to nawet Minecraft ich nie kręci, mhm. tak? Nawet jakiś tam, nie wiem, bloczkowe ich nie kręci, jest to dla nich yy, mordęga po prostu siedzieć na lekcji i wysłuchiwać to, tak? Jednocześnie samo uczenie pakietu biurowego też mija się z celem. W związku z powyższym wydaje mi się właśnie, że jeżeli przynajmniej chodzi o informatykę, to powinna mhm. pełnić taką rolę na zasadzie łącznika, łącznika pomiędzy przedmiotami, mhm. tak? Mhm. Pokaż. Nie wiem, robisz na przykład projekt na chemii, masz do tego biologię, masz w tą geografię. Tak, notować formy cyfrowej tak. tego całego. I pokazujesz, systemu. jak wykorzystać ten cały ekosystem, tak. jak wykorzystać te środki, które mają dostępne do tego, żeby na innych przedmiotach mhm. było im łatwiej zdobyć mhm, wiedzę. Mhm. No i Dawid, zwróć uwagę sam. Ilu ludzi wypowiada się często na, o tym, że dzieciaki. Mają telefony, mają te tablety, nie posługują się nimi, a ten telefon, że tak powiem, służy im do głupot. No, Także tutaj, jeżeli chodzi o kwestię informatyki, widziałbym to właśnie w ten sposób, ale to można też bardzo fajnie połączyć. Wszelkie teatrzyki na przykład, to już jest sztuka wystąpień publicznych, która gdzieś jest przy projektach. Znamy Ewę Kębską, która tak, nagrywała tak, sceny tak, ze swojego tak, teatru, teatru małej szkole, Ewa i jej, Ewa i jej teatr bardzo mocno, polecamy, bardzo mocno polecamy. Zajrzyjcie tam, warto zobaczyć, jak to można robić. No ale to nie tylko Ewa, bardzo wielu nauczycieli... Pokazuje się w sieci i zaczyna pokazywać też takie bardzo mocno analogowe rzeczy, tak, które robią. Za tak? pomocą cyfrowej technologii. Za pomocą cyfrowej technologii. Ładnie, więc ja bym absolutnie nie wykluczał. Ja teraz spojrzę sobie trochę na tą moją działkę, czyli trochę przyrodniczą. Jestem nauczycielem chemii i wydaje mi się naprawdę, że musimy nauczyć się blokowo łączyć te przedmioty. One są bardzo mocno oderwane od myślenia ucznia o rzeczywistości. Marzy mi się coś takiego, że. Tworzę taki team z nauczycielem biologii i fizyki, jeśli jeszcze tacy w ogóle będą, że trzech nas będzie gdzieś tam w szkole. I wtedy zapraszam uczniów na miesięczną przygodę z przedmiotami przyrodniczymi, gdzie oni rzeczywiście wtedy mają na przykład ograniczony czas. Z przedmiotów, no, powiedzmy, szeroko pojętych humanistycznych, chociaż ten podział rzeczywiście jest taki trochę naciągany, ale tych historycznych, czy, czy WOS-u, czy, czy czegokolwiek innego. I spędzam sobie z nimi czas razem z moimi kolegami z pracy i idziemy na przykład do lasu, i rzeczywiście nic nas nie goni, właśnie nie ogranicza nas te 45 minut, bo ja mam obronię, że ono mnie dzisiaj ogranicza. I ogranicza też ucznia do tego, żeby włączyć tą ciekawość, bo on wchodzi wyjęty z pewnego kontekstu. przeskakuje z tego wiaderka dotyczącego chemii, wchodzi za chwilę do historii, a za chwilę będzie biegał na włożenie. Nawet nie łączy klocków. Nie, bo on po prostu nie ma pojęcia, w czym jest. A jeszcze przy okazji, wszędzie, gdzie jest, będzie go trącało jakieś powiadomienie z aplikacji, że jest zniżka w fast foodzie jakimś, i oni będą na koniec. A kolega coś opublikował, bo ma przerwę na dokładnie. Instagramie. I, I z tej perspektywy my potrzebujemy, wbrew pozorom, teraz, ja uważam, więcej czasu z jednym, Zakresem przedmiotowym, e, i wtedy mamy czas na doświadczenie, mamy na e, obserwacje, na wyciągnięcie wniosków, a my jako nauczyciele, którzy będą z nimi podróżowali gdzieś, powiedzmy, po tym lesie, nawet niech to będzie las, w którym w pewnym momencie z plecaka wyciągam sobie Google VR i pokazuje im tro Coś, las tropikalny. Wiesz, będąc sobie u nas w takim polskim lesie, wkładają sobie Google VR i nagle przenoszą się do lasu tropikalnego. Mówimy: Znajdźcie różnicę. Z czego albo one mogą. Chociażby, albo chociażby rozszerzenie AR-em, tak? Zobacz, o. idziesz sobie do lasu, gdzie w jeden, gdzieś w jeden, gdzieś jeden, jest taki temat. Są już narzędzia, które potrafią to zrobić, ale gdzieś na przykład jest, wiem, temat dotyczący lasu. Tak? No to sobie otwierasz takiego AR-ka mm -hmm. mm -hmm. i pyk. Tutaj są drzewkanie, tutaj ptaszki, tutaj jakiś tak. ptaszek. E, Wołacie, no to wołasz sobie Siri czy Google, a, co to jest za ptaszek, ale... żeby tutaj znaleźć dowiedzieć tak, się, nie? Tak, bo ja mam takie marzenie, żeby szkoła przyszłości, w której chciałbym pracować już na tej mojej, powiedzmy przedemerytalnym, czasie przedemerytalnym, bo to zajmie sporo <grym> czasu, żeby to wprowadzić, to jest ta szkoła, która nie wykłada... Rozumiem, że mam Ci przygotować grunt. Tak, która nie wykłada, która zaciekawia, ale na zaciekawienie wiem dobrze, że potrzeba więcej czasu, niż nam się wszystkim wydaje, dlatego teraz to... my gonimy z różnego rodzaju tematami, podstawami programowymi, które absolutnie powinny być okrojone, a być może właśnie połączone, ja wiem, że to niewielu, no, znaczy jakiejś części nauczycieli może się nie Spod, nie spodobać, bo może wiązać się z ograniczaniem etatów. I na to też powinniśmy być gotowi. Przynajmniej ze względu na to, że uwaga, będzie coraz mniej uczniów. I to już wiemy o tym, dlatego szkoły będą musiały się zmienić, nawet sam budynek szkoły będzie spełniał inną rolę, moim zdaniem, za 10 lat niż spełnia dzisiaj. Być może nie będzie potrzeba tylu sal, więc zostanie więcej sal na działania projektowe. Być może nie będziemy spędzali 5 dni w szkole, a 3 dni w szkole, a dwa dni na przechodzeniu kursów online, które będą przygotowane wcześniej, ale będą zrobione połącznie. dobrze. Dokładnie. I to będzie w, szkoła, próbuję to w tej. W tej chwili to robić, W sumie tak, ja myślę, zaprasza że... ich na egzaminy, tak? Reszta jest, reszta jest w ogóle edukacją, edukacją można tak. powiedzieć domową. Tylko wiesz co, poruszyłeś bardzo ważny wątek. E, powiedziałeś o ciekawości. Jak gdzieś tam wybiegając, bo powiedzmy mówimy tutaj o rzeczach, które w tej chwili jeszcze gdzieś toczą się, dzieją się. W teraźniejszości może zaczynają się dziać. Chociażby nie wiem, 10 lat temu nie namówiłbyś nikogo na szkolenie marketing w edukacji, tak, które żeśmy organizowali, jak reklamować szkołę, mm -hmm. jak, że tak powiem, pokazywać tą szkołę. Mieliśmy za sobą bardzo pozytywne, przyszło mnóstwo ludzi, mamy gdzieś tam przed sobą takie szkolenie, ale w tym momencie zobacz, zróbmy coś takiego. 2040. Mm -hmm. Na no nie idzie na emeryturę, szkoła, jak zaczyna wyglądać. Mamy nauczanie blokowe, mhm. tak? Zaczynamy, zaczynamy zapraszać uczniów. Ja bym do tego dołożył kiedyś tam dość dużo, jeszcze rozmawiałem z Ewą, z moją żoną, ale nie tylko z nią. E, coś, co jest, że tak powiem, pomiędzy m, tym modelem w e, Finlandii a amerykańskim, gdzie z kolei na tych wyższych etapach szkolnictwa uczniowie zapisują się na kursy. No to niech on na przykład zapisze się na kurs rozszerzony. Nauk przyrodniczych, mm -hmm. tak, na kurs ten humanistyczny, czy jakiś tam nauk ścisłych, czy czegoś takiego. Czyli dajmy im taką podstawę, którą muszą zrealizować, powiedzmy, w, z tych trzech dni, które przychodzą do szkoły, powiedzmy, w dwa dni, nawet jeżeli mm -hmm. byłyby to jakieś tam e, bloko, blokowe lekcje, tak, czy jakieś e, wykłady połączone z jakimiś ćwiczeniami, trzy dni zostają im na kwestię właśnie tych przedmiotów rozszerzonych. Czyli włączamy ciekawość. Mm -hmm. tak, przyjdź do mnie na trzeci dzień, zapraszam Cię. Zaczynamy robić projekt, który jest od A do Z, od języka polskiego, przez biologię, przez chemię, przez geografię, historię. I tutaj na przykład wykorzystujemy w tym momencie zajęcia cyfrowe. Ja tutaj z tym wchodzę w tej chwili, z tą informatyką, w tych dwóch dniach, gdzie realizuję tą podstawę programową, zaczynam na przykład uczyć ich aplikacji, które wykorzystuję przy projekcie. A w ogóle, ciekawostką, to też ostatnio gdzieś rozmawialiśmy, nawet nie wiem czy z Tobą czy nie, szkoła. 8.16 albo 8.18. Wiadomo, że ci nauczyciele, pomijam kwestie organizacyjne, tak? Ile zarabiamy, nie zarabiamy, czy chodzimy po trzech szkołach, tak dalej. Za 15 lat nie będziemy się tym przejmować, ale dziecko przychodzi do szkoły powiedzmy na godzinę 8.00. Rozkrętka. Projekt jakiś WF, coś lekkiego, hmm. tak żeby wiesz, rozkręcił się. Śniadanko. Potem blok nauk humanistycznych, potem na przykład, nie wiem, obiadek, potem blog jakiś inny. Niech żeby dzieciaki rozwijały też w tej szkole swoje zainteresowania. Powiedzmy, nie wiem, optymistycznie, lekcje kończą się o godzinie 15, szkoła jest czynna do godziny 18, i w tym momencie na przykład, ty jesteś dobry w muzyce? No to idź na przykład na chór na jakieś śpiewanie, mm -hmm. niech cię uczą występów, niech Ewa Drobek na przykład się realizuje, robi tą swoją szkołę śpiewającą, tak? Niech się inni ludzie, że tak powiem, spełniają. Marta szyje na przykład to wszystko, niech robi zajęcia z szycia. Ja z chęcią bym mm -hmm. poprowadził zajęcia z gotowania. I coś takiego, żeby nie to wyeliminować korepetytorów, ale żeby zrobić ze szkoły takie lokalne centrum, mm -hmm. gdzie tak naprawdę ten dzieciak nie czuje potrzeby pójścia na korepetycje, tylko zapewnia mu to szkoła, czyli bardziej, że tak powiem, taką funkcję lokalnego centrum oświatowo, kulturowo, edukacyjnego zapewniałaby. No to jest bardzo fajna wizja. Po drodze trzeba byłoby rozwiązać temat egzaminów, moim zdaniem. Być może rzeczywiście... Ale wiesz co, podejrzewam, że to jest do rozwiązania, jakby Nie usiąść... Jest. Są no. specjaliści tak. i gdzieś są w stanie to ogarnąć. Jestem, po, poza tym powinniśmy spojrzeć na inne kraje, które sobie poradziły i wybrać to, co sprawdziłoby się w Polsce. Bo znowu, porównywanie nas za każdym razem do Finlandii, Singapuru czy nawet Stanów Zjednoczonych, to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie sposób inspirowania się. Ale spe, specyfika naszego kraju jest taka, że pewnych rzeczy też nie przeskoczymy. Zobacz. Jedna prosta rzecz. Firma wymyśliła słuchawki połączone ze sztuczną inteligencją, która mocno wkracza do, e, no tak, do rzeczy edukacji, rzeczy. tak? Mm. I w tej chwili wkładasz słuchawkę do ucha, no i sorry, to będą robić dzieciaki. Po co się uczyć języków? Proszę panią, ja mam telefon, mnie pstryk, ale ktoś go musi nauczyć tej obsługi, a z drugiej strony mógłby przyjść i się uczyć tego języka. Mm. Mimo wszystko, no, to... mogło wytworzyć modę na to, żeby jednak umieć. Ale moim zdaniem podstawą jest ciekawość. No absolutnie, więc myślę, że myślę, że podsumowując, po pierwsze, jeżeli wy macie też jakąś wizję swojej szkoły przyszłości, to gdziekolwiek ten materiał opublikujemy i będzie przestrzeń do napisania komentarza, to napiszcie, co waszym zdaniem sprawdzi się za te 10 czy 15 lat, jeśli chodzi o model polskiej szkoły. Może macie jakieś pomysły kompleksowe. Dokładnie, napiszcie, podzielcie się tym, albo napiszcie na jakiegoś maila, którego gdzieś tam po prostu będziecie czytali w opisie tego, tego odcinka. Ale... Zachaczcie nas na medi w mediach społecznościowych. Tak, Macie albo mnie, ale co też jest ważne, moim zdaniem ta szkoła w przyszłości a tego włączania ciekawości powinna rzeczywiście zadbać też o to, żeby uczeń nie był przemęczony nadmiarem wiedzy. Ja bym chciał ucznia, który nie ma obowiązku wiedzieć wszystkiego. To jest Chciałbym mieć ideał. ucznia, który przyszedłby i powiedział, panie profesorze... Chcę ja wiedzieć. ciekawy, chcę właśnie, ci wiedzieć. Da Dawno właśnie, że... Jak, I stworzy... stwórzmy warunki wokół, wokół tego, tak? Doposażmy szkoły, zmieńmy te przestrzenie, to że się to, już dzieje Tylko, że, gdzieś, że widzisz, nie? bo to, o czym my teraz mówimy, że panie profesorze, panie drogi nauczycielu, chcę od pana dowiedzieć się, jak to można zrobić, też, żeby pan mi pomógł to zrealizować, mój pro, projekt czy cokolwiek innego i my z naszą, z naszą podstawą umiejętności możemy iść, poszukać, wertować i mu podpowiadać, nie robić za niego mhm. właśnie gotowych rzeczy, ale... Piękną rzeczą byłoby to, żebyśmy dawali im czas na to, że jedni zrobią to szybciej, drudzy zrobią to wolniej, jedni pójdą w kierunku A, drudzy w kierunku B. No, to i też każdy daje zrobi ci technologia. Dobrze. Nie? Wiesz, to tak, ale ja myślę bardziej sz szerzej niż tylko technologia. Myślę właśnie w perspektywie tego ucznia, który nie będzie czuł się gorszy, że nie zrobi zgodnie z instrukcją nauczyciela, ale dowiezie efekt, który może mnie zaskoczyć. No, ale ja widzisz, będę czuł się, że to jest To, okay. są, to są niestety klucze egzaminów, no, tak? Wypełnia klucza, no właśnie, to... a nie liczy się efekt. Zrobisz coś dobrze, no. ale inną drogą i klucz cię w tej chwili zmarnuje, tak? Czyli to też należałoby zmienić. No tak, wiesz, no, ale. Mnie to ogranicza. Na przykład dzisiaj w szkole mnie ogranicza wizja tego, że mój uczeń być może może będzie sprawdzany z wiedzy, którą muszą mu dostarczyć tu i teraz w czasie lekcji, a chciałbym zahaczać o wiele innych tematów bieżących, związanych na przykład z, nie wiem, handlem paliwem, wybuchami wojny, skąd to się bierze, nawet z punktu widzenia chemii, czy na przykład efektem cieplarnianym. I niestety nie mam na to przestrzeni, a widzę, że moi uczniowie chcieliby za tym właśnie podążać. Oni hmm. by chcieli dowiedzieć się więcej. Musielibyśmy zobaczyć jeden materiał, drugi, zrobić sobie dyskusję. i Zrobić projekt, w sprawdzić, w właśnie, zweryfikować informacje, zostawić... poszukać. Dokładnie, ja, ja czuję, że ja teraz zostawiam pewne rzeczy i handluję tym, co włącza dzieciaków dzieciaków ciekawość, bo one są ciekawe, tylko to jest mój teraz wybór, trochę taka, nie wiem, odważna decyzja, że wiem, że nie przerobię z nimi kolejnych mitycznych aldehydów i ketonów, bo wiem, że to im absolutnie do niczego nie jest potrzebne, że dowiedzą się kolejnej reakcji chemicznej, której nigdy nie użyją. Po prostu jak już to dostaną produkt gotowy, kupią, wejdą go z półki sklepowej i tyle, ale z drugiej strony wokół wielu przedmiotów jest tyle sposobów dzisiaj na uruchomienie tej ciekawości, ale przez zadawanie pytań żeby szkoła nie była gotowa odpowiedzią, tylko właśnie miejscem, gdzie jest pytanie, a I my jesteśmy. Miejscem, gdzie poszukujesz właśnie, odpowiedzi. Gdzie masz czas na I poszukiwanie. Znać, znać odpowiedź tak. razem ze mną. I wtedy uczeń ufa mi, jako osobie, która jest w stanie mu podpowiedzieć, nakierować go, ale nie dać mu gotowca, nawet nie robić mu sprawdziano, czy on wie, czy nie, tylko oceniać jego pewnego rodzaju zaangażowanie. Oczywiście na pewnych poziomach edukacyjnych w przyszłości, czy właśnie, tak jak powiedziałeś, załóżmy na tym wyborze przedmiotu, gdzie on chce się specjalizować, to już potem widzę normalnie, jakby ocenę, egzaminowanie, ale na tym takim wstępie. Ja bym chciał, żeby dzieciaki. Nie wiem, strzelam do szóstej klasy szkoły podstawowej, bawiły się wiedzą i ją odkrywały. Pobijały jak... ciekawość. Absolutnie. Potem zrobiły projekty, sprawdzały, mhm. a uczelnia wyższa, na przykład czy chociażby już, jeszcze powiedzmy, licea średnia, technika, już były profilowane w tym kierunku, w którym one chcą. Tak, dokładnie. Ale moim zdaniem, oprócz tego, jeszcze jest kwestia nauczyciela. Możemy się spotkać za 15 lat. To będzie dzień, kiedy będę przechodził na emeryturę. Zobaczymy, co się sprawdziło z tego odcinka. A w kolejnym porozmawiamy sobie na temat nauczyciela przyszłości. Kim ma być, co ma wiedzieć i jak ma wyglądać. Dokładnie. Posłuchajcie. Dzięki, że byliście z nami. Cześć. O, może się nie nagrywało, co? Powiedz, że się nie nagrało.